Debata, czyli pytania, które zadawaliście wy. Myślę, że to jest istotny panel. Tym samym zapraszam na scenę ponownie Agnieszkę Krzaczek z Kogutorium, Michała Wiśniewskiego z Kogutorium oraz Daniela Sjargi z Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Zapraszamy. Dziś jesteśmy na konferencji Więcej wiesz, lepiej śpisz o prawach ucznia. Konferencja kierowana jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, również są tu obecni nauczyciele. Przyjechało do nas dwóch ekspertów ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów oraz Kogutorium. Jest to Agnieszka Krzaczek, Michał Wiśniewski z Kogutorium oraz Daniel Sjargi z Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Wybitni eksperci, którzy opowiadają nam o prawach ucznia. Dlaczego to robimy? Jest to proces uświadamiania ogólnie młodzieży o swoich prawach. Jest to również przygotowanie do społeczeństwa obywatelskiego, które świadome swoich praw. I tu już nie chodzi o... Też promujemy kulturalną dyskusję, co jest istotne, że o swoje prawa można walczyć kulturalną rozmową i dyskusją, więc o tym dzisiaj debatujemy, rozmawiamy i słuchamy dwóch paneli eksperckich. Pani burmistrz Gabriela Staszkiewicz objęła nasze wydarzenie patronatem honorowym. Oficjalne rozpoczęcie było o godzinie 9:15. Wtedy przemawiała pani burmistrz i również prowadzona była konferencjerka. Trzeba obserwować media społecznościowe Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna. Aktualnie w planach mamy parę różnych wydarzeń i działań, które podejmujemy. Są to wybory powszechne, prowadzone w szkołach ponadpodstawowych. Tamte szkoły powołują komisje wyborcze i wybierają swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Pewne rzeczy są zróżnicowane. Natomiast jeżeli chodzi o religię, to zwróćmy uwagę na uwarunkowania konstytucyjne i nikt nie ma możliwości, żeby zmusić kogokolwiek do uczestnictwa albo nieuczestnictwa w praktykach religijnych. Jeżeli chcecie uczestniczyć w czymś, to oczywiście możecie, prawo daje taką możliwość. Natomiast jeżeli spojrzymy nawet do rozporządzenia w sprawie nauczania religii w szkołach, to też trzeba zwrócić uwagę, że to rozporządzenie stosuje się i do szkół publicznych, i do szkół niepublicznych. Chcecie się uczyć w szkole i wtedy szkoła Wam takie zajęcia organizuje.